Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj przeniosę Was w odrobinę taki bardziej bajkowy klimat. Jak widzicie, stałam się Pinokiem i dzisiaj pokażę Wam, jak stworzyć taką właśnie charakteryzację. Rozpoczynam od nosa, mój lateksowy nos, którego stworzyłam sama. Najpierw za pomocą gliny modelarskiej, taką glinę kupicie w każdym sklepie plastycznym, stworzyłam drewniany nos i podbródek. Pokryłam je kilkoma warstwami lateksu, wszystko utrwaliłam pudrem matującym i wypełniłam wacikami, tak aby było bardziej sztywne i bardziej się utrzymywało dłużej. Jeżeli nie chcecie się bawić w tworzenie takiego nosa, macie gotowe rozwiązanie. I przechodzę do przyklejania nosa. Najpierw ten sam lateks nakładam na wybrane partie twarzy i przyklejam nos. Nie martwcie się, lateks bardzo szybko się wiąże, bardzo szybko łapie. Teraz lateksem jeszcze zabezpieczam rogi i chusteczką higieniczną doklejam całość. Dzięki temu te granice lateksowego nosa nie będą widoczne. Teraz podbródek również przyklejam za pomocą lateksu. O, dzięki temu stworzyłam efekt takiej odstającej szczęki, drewnianej szczęki, jaką często widujemy w lalkach. I przechodzę do malowania farbami. Białą i brązową farbę łączę ze sobą, tworząc taki jaśniejszy odcień i pokrywam gąbeczką, zwilżoną gąbeczką, właśnie tą farbą większość mojej twarzy oraz te lateksowe elementy. Wszystkie te kosmetyki znajdziecie na sklepie internetowym Funny Delia. Link znajdziecie w opisie pod spodem. Teraz białą farbą rozjaśniam niektóre części twarzy, aby uzyskać bardziej efekt 3D. Teraz złapcie za jakikolwiek podkład, jakiego używacie i delikatnie wyrównajcie koloryt. Po czym przypudrujcie wszystko pudrem transparentnym. Teraz bronzerem lub jakimkolwiek cieniem brązowym, matowym oczywiście, wymodulujcie swoją twarz dosyć mocno. Pamiętajcie, że ta charakteryzacja musi być widoczna i chcemy uzyskać jak najbardziej taki efekt 3D. Teraz ostatnia już farba, ciemnobrązowa. Cienkim pędzelkiem rysuję elementy drewniane, tak aby moja twarz wyglądała na wyrzeźbioną z kawałka drewna. Czyli rysuję słoje, pęknięcia. To nie musi być równe, nie martwcie się o to. Całość ma być po prostu mocno taka popękana, przypominająca właśnie strukturę drewna. Możecie użyć jaśniejszego koloru, jeżeli chcecie. Palcem delikatnie rozcieram granice, aby się wtopiły bardziej w twarz. Wtopiły w skórę. I oczywiście maluję również nos i podbródek. Podkreślam brwi, aby wyglądały jak namalowane. I oczywiście usta. Teraz pędzelkiem i bronzerem lub cieniem brązowym rozcieram jeszcze niektóre partie twarzy. Znowu staram się nadać taki efekt 3D. Zagłębienia podkreślić. Teraz mieszam ze sobą białą farbę i tą brązową, czyli tak jak na początku. I tworzę jeszcze delikatne takie słoje, linie na mojej twarzy. Dzięki temu efekt jest 3D. Oczywiście włosy rozpuszczam, ubieram strój. I mogę wybrać się na imprezę. Tańczyć też się da w tym stroju. Nic nie przeszkadza. Żaden nos i żadne sznurki. No, prawie. I to wszystko. Zapraszam Was jeszcze na kanał Funny Delia. Tam znajdziecie mój filmik z charakteryzacją na szkieletora. Zapraszam Was serdecznie również do subskrypcji mojego kanału. I to tyle. Żegnam się z Wami, kochani. Cześć!